się mam historią. Jako pierwszego zaproszę pana Witolda Listowskiego do siebie tutaj. Jest już podpisany. Proszę państwa, nie przedłużając, rozpoczynamy tak jak wczoraj, taki krótki maraton. Maraton wykładów. Będziemy bardzo przestrzegać godzin, dlatego do godzin i minut, dlatego potrzebna jest dyscyplina z waszej strony. Pan Witold jest już za katedrą. Za chwilę, proszę państwa, się wam przedstawi i rozpocznie swój wykład. Krótkie, szybkie, gromkie brawa i jedziemy. Państwo pozwolą, że ja będę siedział za tym, bo ja mam takie problemy z przepływami prawej nogi. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję Wam za zaproszenie. Jestem pełen podziwu dla Was, dla Waszego szefa, za Waszą organizację. Ja po prostu pierwszy raz usłyszałem o Was i jestem zdumiony, zaskoczony i gratuluję. Gratuluję tego Krakowa i gratuluję tutaj dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, ja bym chciał rozdać takie pocztówki dla każdego z Państwa. Jest to Wołyń, pamiętamy. Jest to dziecko zamordowane przez banderowców, a z drugiej strony pomnik, o którym powiem. Pomnik Pilińskiego to jest chyba najlepszy rzeźbiarz polski, w Stanach Zjednoczonych mieszkał. Ten pomnik wyrzeźbił. Ten pomnik jest uwięziony w Gliwickim Wzucie. Nie może być pokazany, bo władza się boi tego pomnika. Proszę rozdać te. Tak, ten pomnik stanie w końcu w Domostawie, bo znalazł się odważny wójt. Nazywa się Zbigniew Walczak. I ten wójt powiedział, że nie boi się żadnej władzy, że pomnik stanie u niego. I jest to na Podkarpaciu. Jest to przy głównej drodze, tam gdzie będą przejeżdżać Ukraińcy. Pomnik ma 14 metrów wysokości, z daleka go będzie widać. Myślę, że uda się, mimo że został uwięziony w Gliwickim Wzucie, władze będą wszystko robić, żeby tego pomnika nie wydać, chociaż pomnik został opłacony przez Polaków ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest własnością państwa, nie jest własnością prywatną, jest własnością kombatantów ze Stanów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, ja reprezentuję dwie organizacje. Pierwsza, ważna, to jest Patriotyczny Ruch Kresowy, który ma swoją siedzibę w Warszawie i w Warszawie organizuje wszystkie uroczystości. Druga organizacja to jest Stowarzyszenie Kresowia w Kędzierzynie Koźle. Jak Państwo zauważyli, ja tutaj mam taki znaczek, który przedstawia Len. Len jest symbolem ludobójstwa Polaków na Kresach. Szanowni Państwo, wiecie, że Żydzi mają żonkila i z tym żonkilem paradują i uważają, że mają najważniejsze święto polskie, że oni są najważniejsi. My uchwałą naszego związku wprowadziliśmy kwiat lnu. Dlaczego kwiat lnu? No bo wiecie, ten kwiat lnu żyje bardzo krótko i tak żyła ludność na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ta wystawa, proszę Państwa, którą tutaj pokazuję i bardzo dziękuję przede wszystkim Panu, Panie Przewodniczący, ja nie wiem jak Pana tytułować, ale myślę, że tytuł Przewodniczącego Pan chyba przyjmie, prawda? Bardzo Panu dziękuję, że ja mogę pokazać tą wystawę. Ta wystawa jest straszna, tragiczna, ale ona jest prawdziwa. Zobaczcie Państwo pod każdym fotogramem, bo to są fotogramy, nie zdjęcia, pod każdym fotogramem znajduje się napis miejscowość i data, kiedy takiej zbrodni w ten sposób dokonano. Ja ukazuję w sumie na 5 rolapach tylko 104 metody mordowania Polaków. Straszne metody. Aleksander Korman
już 30 lat temu opisał 368 metod mordowania Polaków. Te metody są tragiczne. Niektórzy do mnie mówią, a po co ty to wozisz, po co to pokazujesz? To jest straszne, ludzie tego nie powinni oglądać. Wystawę w Kędzierzynie mi zamknęli. Ostatnio w tamtym roku na Jasnej Górze nie pozwolili mi pokazać tej wystawy. I ja tu jestem szczęśliwy. Jak do pana przewodniczącego zadzwoniłem, właściwie pan przewodniczący do mnie zadzwonił, to ja od razu zapytałem, czy ja mogę pokazać wystawę. Jutro mam również spotkanie w Katowicach i również zgodzono się, żebym tą wystawę pokazał. Proszę Państwa, ukazał się plakat Ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. Jest to również to dziecko właśnie, które tam macie i Wołyń i Małopolska Wschodnia. Bo mówi się wszędzie Wołyń, Wołyń, Wołyń. Proszę Państwa, to jest prawda. Wołyń to jest symbol. Ludobójstwa Ukraińcy dokonywali w całej Małopolsce Wschodniej, czyli w tych wszystkich przedwojennych naszych województwach, województwie lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, a również na naszych terenach, tu w województwie dawnym rzeszowskim dokonywali tego. Ja mogę powiedzieć, że pomimo, że ludobójstwo zakończyło się w 1947 roku operacją Wisła, którą niektórzy nazywają akcją Wisła, i Ukraińcy mówią, że Polacy wtedy popełnili ludobójstwo na Ukraińcach. 140 tysięcy Ukraińców zostało przesiedlonych na ziemię północne i ziemię ukraińskie. Ten terror nie ustał. Dlaczego zostali przesiedleni? Byli zapleczem dla band ukraińskich nacjonalistów. Bandy właśnie w taki sposób mordowały Polaków już po wojnie. Wojna została zakończona, a do 1947 roku dalej trwały mordy. Ja mam taką informację, spotkałem się z taką panią, która mieszka w okolicach Elbląga, tam zostali przesiedleni ci Ukraińcy. I ona mówi, że gdy wrócili tam na te nowe ziemie, gdzie z lepianek przeszli na murowane, to tam również dokonywali morderstw. Ona spisała, jako dziewczynka mała, spisała to wszystko w swoim życiu, ale mówi, póki żyje, to ona tego nie opublikuje, mimo naszych próśb. Ona się dalej boi. Ona się boi, bo widziała to, co zostało dokonane. Proszę Państwa, bardzo mi się podobało wystąpienie do pana prezydenta Krakowa, gdzie zwrócono się, by przegonić tych Ukraińców z rynku krakowskiego. No nie może tak być, żeby w naszym kraju rządziła inna nacja. Żeby w naszym kraju, żebyśmy słyszeli tylko język ukraiński, a ten język możecie słyszeć szczególnie we Wrocławiu, w tramwajach, tam są nazwy po ukraińsku. Moi przedmówcy, którzy występowali w Krakowie, mówili na ten temat wiele, ale nie wszystko. Nie wszystko, bo nie da się powiedzieć wszystkiego. Dzisiaj uważamy, że my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju. To jest nasz kraj i Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają, powinni być tylko, powtarzam, tylko gości. Nie może tak być, żeby Ukraińcy blokowali na przykład ambasadorowi, przecież to jest wysokiej rangi przedstawiciel Rosji, złożenie kwiatów. Jakżeż może Ukrainka podejść i oblać go farbą? Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne. Państwo polskie powinno spowodować, żeby każdy dyplomata miał ochronę. A szczególnie ten, bo wiadomo, że jest trwa wojna. My potępiamy każdą wojnę. Uważamy, że wojna to zło. Każda wojna jest złem. Ta wojna na Ukrainie też zła. Giną ludzie. Ale nie chce się mówić o tym, że kiedyś ginęli Polacy w bardzo okrutny sposób. Nasze ludobójstwo określane jest mianem okrutne. Bo nie było okrutniejszego ani Sowieci, ani Niemcy,
nie stosowali takich metod mordowania Polaków, które Ukraińcom sprawiało przyjemność. Proszę Państwa, zdzieranie skóry i mówienie, że to są rękawiczki, prawda, to jest coś niesamowitego. Przybijanie dziecka do płotu, na sztachetę, to ludziom nie mieści się w głowie, ale to wszystko miało miejsce. Ja dzisiaj tu z tego miejsca zwracam się do Was, do takiego związku bardzo patriotycznego, żebyście przyłączyli się do Kresowa, żebyście byli razem z nami. Ja już dzisiaj zapraszam przedstawiciela, może pana przewodniczącego, do Falantów. To jest pod Warszawą 20 tego miesiąca o godzinie 13. Ja tam robię spotkanie różnych organizacji i chcę powołać taki obywatelski komitet obchodów 80. rocznicy ludobójstwa. Nasza władza robi tą rocznicę zawsze na skwerze wołyńskim, a nam każe ważyć słowa. Proszę Państwa, ja na pewno i my, Kresowianie, ważyć słów nie będziemy. My zawsze będziemy mówić prawdę i mówić ją będziemy bardzo głośno. W ubiegłym roku właśnie nasz związek co roku w Warszawie organizował uroczystości dotyczącej rocznicy ludobójstwa. Polegało to na tym, że zbieraliśmy się przed grobem nieznanego żołnierza. Tam występowały różne osoby, politycy również, składane były wieńce i szliśmy marszem pamięci ulicami Starówki do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tam była odprawiana msza święta. W tej katedrze, kto będzie w Warszawie, zaprasza po lewej stronie przy wejściu, jest tablica Patriotycznego Związku Organizacji Kresowej i Kombatanckiej dotycząca ludobójstwa na Kresach. W ubiegłym roku również zwróciłem się do dowódcy garnizonu, do generała Dominikowskiego z prośbą, by udostępnił nam plac marszałka Piłsudskiego, by spowodował, by udział brała orkiestra wojskowa i kompania honorowa. Zawsze tak było. W ubiegłym roku niestety tak się wystraszyli politycy nasi, że niestety odpowiedział mi generał dopiero po moich kilku monitach pod koniec miesiąca sierpnia, kiedy już się te uroczystości odbyły. Z przykrością muszę powiedzieć, że było nas niewielu. Niewielu, bo ludzie nie wiedzieli, ludzie się bali. Ale myślę, że ten rok 80. rocznicy będzie godnie obchodzony. Na Was liczę, drodzy przyjaciele, panie przewodniczący. Liczę, że z grupą wielką przyjedzie Pan do Warszawy. Podam, kiedy to będzie data. Na razie mamy dwie daty do ustalenia i w Falentach 20 ustalimy konkretną datę. Chcemy pokazać władzy, że to jest nasze cykliczne święto, że my to cyklicznie organizujemy, że nie mogą nam powiedzieć, że my tam nie mamy prawa być, że my mamy milczeć, że nam nie wolno mówić o tym, co wydarzyło się. A my musimy mówić, nie tylko mówić, my musimy krzyczeć w imieniu tych wszystkich pomordowanych tu na tych fotogramach. Oni nam pomagają. Oni z góry mi pomagają działać. Ja czuję ich pomoc. I proszę Państwa, Wy też będziecie czuli. Zwróćcie się do mnie, do tych pomordowanych, dzieci, kobiet, starców. Szanowni Państwo, ja mogę tylko prosić, mogę tylko organizować, ale bez ludzi nic się nie stanie. W Kędzierzynie Koźlu, gdzie kieruję takim związkiem od 34 lat, również w lipcu odbywają się uroczystości kresowe, odbywa się konferencja historyczna i z każdej konferencji historycznej drukujemy materiały. Wczoraj widziałem, bardzo szybko rozeszły się te materiały, te książki, które tam wystawiły.
moment i widziałem, że książek już nie było. Niektórzy z Państwa na pewno sobie je wzięli. Ale kto będzie chciał, to my możemy przysłać. Konferencja naukowców jest bardzo ważna. Naukowców odważnych, takich, jakich mieliśmy wczoraj w Krakowie. Pani Lucyna Kulińska, pani, mamy jeszcze pana profesora Czesława Partacza, który nie przyjechał, a myślałem, że będzie, prawda? Był pan profesor Andrzej Zapałowski, był pan profesor, od niedawna jest z nami, pan Sekulski, ale robi bardzo dobrą robotę, prawdziwą robotę i jest słuchany. Jutro razem z panem Sekulskim występuje w Katowicach. Jeździ, mówi prawdę i odważnie. Napisałem list, proszę państwa, w naszych sprawach do ministra szkolnictwa i nauki. List otwarty. Pan minister nie raczył na ten list odpowiedzieć. Do dnia dzisiejszego daje nam taki sygnał, piszcie na Bertyczu. To znaczy, że nie otrzymacie nigdy odpowiedzi. Ja poprzez moich znajomych, między innymi wicemarszałka Sejmu z PSL, spowodowałem spotkanie z panem ministrem. Pan minister oczywiście powiedział, że on takiego pisma od nas nie dostał. Jeżeli ja jeszcze raz wyślę ten list otwarty, no to on otworzy. No i znowu Bertyczów się powtórzył. Wysłałem po raz drugi, poprosiłem o potwierdzenie odbioru i niestety odpowiedzi do dzisiaj nie ma. Nie wiem, jak dzisiaj się władza zachowa, jak zachowa się władza w tym roku, w roku 80. rocznicy. Ta rocznica jest bardzo ważna. Bardzo ważna dla Kresowia, ale ona jest ważna dla wszystkich Polaków. My mamy godność, my mamy honor. Jeżeli my o tym nie będziemy mówili, to kto za nas powie? Ukazał się podręcznik do historii. Nie wiem, tu są nauczyciele, pan przewodniczący jest nauczycielem, prawda? Nie wiem, czy wszyscy oglądali ten podręcznik. Każda telewizja trąbiła na lewo i na prawo, jaki to dobry podręcznik historii. A znajdźcie tam coś o kresach. A znajdźcie tam szczególnie temat od wojny do dnia dzisiejszego. Nie ma, nie istnieje. To jak ma być młodzież uczona? A my przecież, nam najbardziej zależy na młodzieży, na tym, żeby ta młodzież była właściwie tak edukowana, żeby to do nich raz na zawsze dotarło. Ja mogę tylko powiedzieć z przykrością, że 14% Polaków tylko wie o tym, co wydarzyło się na Kresach. My próbujemy dochodzić do tych Polaków. Jak najbardziej przychodzić do nich, prosić, słuchajcie, przychodźcie na te uroczystości, czytajcie nasze książki. Ci Polacy pomordowani tam z góry na nas patrzą. Oni wołają, pamiętajcie, nie wolno nam o tym zapomnieć. To politycy zapominają. Ja musiałem w 2016 roku zrobić wielki protest przed Sejmem. Rzeczywiście było wtedy bardzo dużo ludzi, Darek był. I wtedy udało się, jeździłem prawie co miesiąc do Sejmu i molestowałem tych posłów. Mówię, musi być, jak nie uchwała, to ustawa o Narodowym Dniu Pamięci. Myśmy w Warszawie organizowali miesięcznice kresowe. Darek filmował te wszystkie miesięcznice. Pod każdym ministerstwem byliśmy. Pod ambasadą byliśmy. Oczywiście wszędzie przedstawialiśmy nasze listy. Żądania. Brak odpowiedzi. Jedynie minister kultury nam odpisał, ale ja nie wiem, czy. Słuchajcie, ja o czym innym pisałem, a on o czym innym pisał. No, wiecie, to ja nie wiem, co to było za pismo. Ja byłem zaskoczony. Ja do niego, ja już potem chciałem napisać do niego, panie ministrze, ja o czym innym pisałem. Proszę państwa, to jest ten nasz znak. Ten znak nasz musi być wszędzie. Powinien być pokazywany. To jest kwiat lnu, który żyje bardzo krótko.
tak jak żyli krótko nasi rodacy. Tak wygląda tablica, tam w katedrze polowej Wojska Polskiego. Każdy może sobie obejrzeć przy wejściu po lewej stronie. Udało się tą tablicę tam umieścić. Biskup polowy ze zwoju i myślę, że chciałbym tam jeszcze umieścić następną tablicę, ale nie mówią, że już nie ma miejsca. No, będziemy próbowali. Szanowni Państwo, następna sprawa. Napisałem list do prezesa telewizji polskiej, pana Matyśkiewicza, do Polsatu, do pana Stanisława Janowskiego i do TVN-u, do pani Katarzyny Kieli. Jest to list otwarty, który odczytam tam w falentach i będzie zaakceptowany. Do nich dołączę podpisy i zwracam się do tych telewizji, żeby mówili prawdę o Kresach, że ci pomordowani Kresowianie czekają, nie tylko my czekamy, oni czekają, a nie można historii zakłamywać. Historia jest zakłamywana w każdej z tych telewizji. Najgorzej, jeżeli to robię albo półgębkiem coś powiem, tak jakby nie chciała powiedzieć ta telewizja, która jest przy władzy. Wysłaliśmy stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresownych Kombatanckich w sprawie nacjonalizmu na Ukrainie i antypolskiej działalności. I stwierdzamy w tym, że dzień 14 października Ukraińcy ustanowili dzień Dniem UPA. To jest dzień i mało to, ten dzień UPA to jest dniem Armii Ukraińskiej. Oni plują nam cały czas w twarz, a my mówimy, że to deszcz pada i nadstawiamy parasol. Niestety, każdy rząd, ja nie powiem, że akurat ten jest może najgorszy, ale każdy rząd od samego początku o naszych sprawach kresowych nie chce mówić, milczy. Parlament Ukraiński, tak jak powiedziałem, podjął również taką uchwałę o obchodach rocznicy urodzin Petra Diaczenki, dowódcy ukraińskiej formacji wojskowej biorącej udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego oraz lubelskich wsi. Ja bym tutaj, nie będę już Państwu czytał, bo tego jest tutaj bardzo wiele, to co oni robią, ale proszę Państwa, jedźcie do Lwowa. Jedźcie do Lwowa. Tam stoi wielki monument Stepana Bandery. Naprzeciw, prawie że naprzeciw, jest Polska Szkoła nr 10. Polska Szkoła Średnia nr 10. Ta szkoła łączy się ścianą ze szkołą ukraińską. I zobaczcie, nad wejściem umieścili Ukraińcy popiersie Romana Szuchewicza. Największego zbrodniarza, dowódcy UPA. Ten, który wydawał polecenia, który wydawał rozkazy. On dzisiaj wita polskie dzieci, które przychodzą do polskiej szkoły. Zwracałem się do wszystkich. Od prezydenta, do premiera, do ministrów. Żeby usunęli, żeby mieli jakiś wpływ, żeby Ukraińcy usunęli tą tablicę, żeby nie pluli nam w twarz. I co? Zobaczcie, ta tablica dalej tam istnieje i dalej Roman Szuchewicz wita polskie dzieci. Zbrodniarz ukraiński wita polskie dzieci. Każdego 1 stycznia to jest dzień urodzin Bandery. Ulicami Lwowa i innych miast, Kijowa również, idą marsze Bandery. Idą z flagami banderowskimi. Pod tymi flagami mordowali Polaków. Tam ginęli Polacy. Oni dzisiaj śpiewają czerwoną kalinę. Nie, Paulini zabronili pokazać wystawę tam na Jasnej Górze, ale przed ołtarzem Matki Boskiej młodzież ukraińska śpiewała czerwoną kalinę. Hymn
chybi banderowcy. Ja się pytam, jak to może być? Gdzie my żyjemy? W jakim kraju my żyjemy? Już nie tylko politycy, ale Kościół postępuje podobnie. Nam pozostaje chyba tylko płacz. Płacz i zgrzytanie zębami, w jakim kraju. A ci z góry wołają, pamiętajcie, pamiętajcie, tylko wy możecie o nas mówić. Inni nie powiedzą, a władze czekają, żeby moje pokolenie, a ja należę już do tego najstarszego pokolenia, żeby ono odeszło. I myślą, może wtedy sprawa zniknie. Dlatego ja mówię, młodzież, młodzież i młodzież. Zwracam się do nauczycieli. Nauczyciele, drodzy Państwo, edukujcie tą młodzież. Mówcie o tym. My musimy wiedzieć, ta prawda po naszej śmierci nie może zniknąć. Ona musi być cały czas w historii naszego państwa. Okrutna prawda. To nie był jedyny wróg, Niemcy i Sowieci. Ale to był wróg, który stosował najgorsze metody. Ja wam powiem tak zupełnie prywatnie. Ja w tą przyjaźń nie wierzę. Nigdy. Nigdy. Tyle, taką pomoc, jaką Ukraina otrzymała od Polski. I co? No niech mi ktoś powie, co się stało. Czy nam podziękowali? I nie podziękują. Zełenski występuje tyle razy w telewizji, ściska się z Dudą, prawda? Ale nigdy przez jego usta nie padnie, proszę Państwa, słowo przepraszam. Powiem wam, nigdy to. Ja odejdę z tego świata, przejmę tą pałeczkę inni i przekonają się, że ta Ukraina nie jest nam przyjazna. Nigdy nie była przyjazna, bo sięgnijmy do tej historii. Wczoraj słyszeliście o tej historii. Ja tu nie będę wam powtarzał. Ale wiemy, że i dzisiaj ona nie jest. Widzicie te wszystkie zatrzymywania pociągów. Każde szykanie. A głupia Polska otworzyła granicę i my dzisiaj nie wiemy, ilu Ukraińców wjechało do Polski. Nie wiemy, czy ich jest 5, czy 7, czy 10 milionów. Nikt nic nie wie. Dostali PESEL, proszę Państwa. I pewnie czekają na to, by mogli głosować. A tej partii rządzącej byłoby to na rękę. No, wygraliby wybory dzięki nim. Musimy się zastanowić. Proszę Państwa, jest rok wyborczy. Ten rok wyborczy. Musimy wiedzieć, na kogo głosujemy. Musimy wiedzieć, że jeżeli będziemy głosować na takich posłów, jakich mamy niektórych, nawet tej konfederacji, z którą ja podjąłem, no, tak jak mogłem, działania, prawda, takie przyjacielskie, no to jedynie bardzo pozytywnie odpowiedział tylko pan Grzegorz Braun. Tak, jeden, i który mówi odważnie, cenię go za wiedzę i odwagę. Może się niektórym on nie podobać, ale w naszych kresowych sprawach on mówi bardzo dobrze. To, że mówi tam w Sejmie, tam, gdzie powinien mówić, tam, gdzie my uważamy, że nad polskim Sejmem powinna powiewać flaga Polski. A wiecie, jaka powiewa? Ukraińska. Czy to nie jest skandal? My musimy pisać, my musimy prosić i pamiętajmy, kogo będziemy wybierać. Wiecie, że ten skandal, który na Podkarpaciu się wydarzył, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, politycy rządzącej partii są szantażowani. Ta afera seksualna, my wiemy, o kogo chodzi. I dzisiaj milczą. Milczą, bo się boją. Te dokumenty, te zdjęcia już dawno są na Ukrainie. Ukraińcy powiedzieli, no uważajcie, bo my to wam pokażemy. A ci politycy są przy władzy. Proszę Państwa, pewnie już powinien kończyć, Panie Przewodniczący. Jeszcze, Panie Prezesie. Proszę? Jeszcze, Panie Prezesie.
15 minut. No to dobrze, bo ja wiem, że tak wszyscy byli poganiani, prawda, no to ja mogę mówić dużo na ten temat i jest o czym mówić. Mówimy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Kraj w wojnie. Kraj, który dostaje taką pomoc z Polski i nie potrafi, znaczy on dziękuje nam, ale Polska została rozbrojona, szanowni państwo. Oni się dzisiaj przyznali, że przekazali na Ukrainę 40 miliardów złotych. Co można by było za te 40 miliardów kupić, zrobić? A ja podejrzewam, że to chyba dwa razy tyle przekazali. Rozbroili Polskę. Dzisiaj czym byśmy walczyli, gdy nie mamy czołgów? Wszystko zostało przekazane. Oni dzisiaj kupują. Nam nikt nie da za darmo. Jeżeli ktoś myśli, tak jak oni mówią w telewizji, że my tanio zapłacimy za czołgi nowe, nie wiadomo kiedy dostaniemy, to się myli. Amerykanie, Ameryka lubi walczyć cudzymi rękami, wywołać konflikty światowe i chętnie by tutaj u nas w Polsce podpaliła ten żagiel, jak Polacy giną. Nie, Polacy muszą być mądrzy. Polacy muszą wiedzieć, jak postępować. I Polacy muszą mądrze wybrać. Wybrać takich polityków, którzy będą polskimi politykami. Którzy nie będą patrzeć na pieniądze, które płyną z Zachodu. Bo każde państwo chce sterować, które chce sterować polityką innego państwa, to musi przeznaczyć wielkie środki. Te środki płyną, a politycy są podatni na branie tych pieniędzy. Myślę, że tacy ludzie, jak wasz przewodniczący, powinien chyba kandydować. Nie chce kandydować, kiwa głową, że nie. Nie może. Ale tam jest bagno, wiecie, a to bagno trzeba osuszyć. I tam powinni iść tacy ludzie jak Andrzej Zapałowski, który powiedział, że będzie kandydował. Lucyna już jest, no, taka trochę wiekowa, to ona już nie chce. Ale mamy takich naszych ludzi odważnych, którzy mogliby tam pójść i kandydować. I trzeba patrzeć na listy kandydatów. Trzeba zadawać pytania. I niech oni na te pytania odpowiedzą. Ja w Kędzierzynie przed każdymi wyborami robię debatę. Tak, debatę. Przychodzą kandydaci i zadawają pytania. Takie debaty powinny być wszędzie. Niech oni się wytłumaczą, niech oni przedstawią swój program. Chcą iść do Sejmu, proszę, niech powiedzą. Ja mówię o naszych sprawach kresowych, co będziecie mówić? A czy w ogóle wiecie coś o naszych kresowych sprawach? No okazuje się, że nie. No jak mają wiedzieć, jak ja, proszę państwa, autentycznie, tak? No to już było chyba 15 lat temu. Przyjeżdżam do wicewojewody, do Opola i rozmawiam z nim o tych sprawach. On mówi, niech pan mówi. Słuchajcie, 40 minut ja u niego w gabinecie mówiłem o tym, co wydarzyło się. A on, człowiek inteligentny, mówi, panie prezesie, ale przecież nikt mi tego nie mówi. Ani w szkole średniej, ani na studiach. Ja się od pana dzisiaj dowiedziałem, co tam się działo na tych kresach. Dlatego, jeżeli my nie będziemy dochodzili do tej młodzieży, sprawa edukacji to jest najważniejsza sprawa. Trzeba apelować do nauczycieli. Mówcie prawdę. Nauczyciele, was jest ta siła. Was jest mądrość i wy macie mądrość przekazywania. Historia, tak jak mówiłem na początku, ten podręcznik. Ja ten podręcznik przejrzałem, koleżanka mi go przyniosła. I ja mówię, Boże, nie ma kresu. Nie ma. A przecież wiecie, jak Polska sięgała. Znamy drugą RP, pierwszą RP. Wiemy, gdzie były te granice.
a dzisiaj się o tym nie mówi. Myślę, że z pomocą państw, z pomocą waszej organizacji, którą tutaj ja bardzo szanuję, ja się od was wiele nauczyłem, a powinniście się ode mnie nie uczyć, ale ja wam bardzo dziękuję. Ja dziękuję, że jesteście, przyjrzyjcie w tych waszych stronach. Widoczni jesteście. Zorganizowaliście taką konferencję w Krakowie. Kraków nie należał i nie należy dalej do miast, gdzie mówi się wiele o tym ludobójstwie. Ale ta konferencja pozostanie w Krakowie. Jeżeli będą byli tam uczciwi dziennikarze, to napiszą o tym. I myślę, że nasz kolega Darek film mi wyśle i ja to zaraz wstawię na stronę. Zapraszam wszystkich na stronę, naszą stronę kresową kresy.kędzierzyn-kozie.pl. Ja codziennie daję tam materiały. Dzisiaj również już tam wstawiłem materiały. Naprawdę ja mówię prawdę. To, czego inni boją się mówić. Proszę państwa, ja będę kończył. Tak? No to tak. Teraz pan przewodniczący kiwa głową. Proszę państwa, ja kończę. Naprawdę zapraszam do panelu przynajmniej przedstawiciela, gdzie uzgodnimy wszystkie sprawy. Ja myślę, że pan przewodniczący przyjedzie, prawda? 20 godzina 13 palenty koło Warszawy, a później ja nie wiem, co ja bym dał, jak ja bym was wszystkich tam w Warszawie zobaczył na uroczystościach 80. rocznicy. Dziękuję bardzo za uwagę. Na takich chwil warto pracować z takimi ludźmi, maszerować, przechodzić, z takimi ludźmi maszerować, przechodzić przez ten absurd, który nas otacza, to jest nie tylko zaszczyt, ale i wielka ulga. I wbrew pozorom, po tym, co powiedział pan Witold, że on się od nas sporo nauczył, myślę, że nie tylko dzisiaj, nie tylko wczoraj, ale od takich ludzi jak pan Witold, my się nauczyliśmy również wiele więcej, zaryzykowałbym stwierdzenie, że tacy ludzie jak pan Witold nas ukształtowali. Także jeszcze raz dla wszystkich kresowian brawa. Znamy się dość dobrze, może nie tak długo, ale dobrze, jesteśmy rodziną z wyboru, czyli tą właściwą rodziną. To jest ta sztafeta pokoleń. Panie prezesie, możemy wam obiecać, że na tyle, ile będziemy mieli siły, na tyle będziemy łączyć się z wami w działaniach i przekazywać młodszym pokoleniom to, co należy, czyli tę prawdziwą historię.